Ładowanie baterii litowo-polimerowej do DJ Phantom. Przestawiamy tutaj przełącznik lipo na litowo-polimerową baterię. Przełączamy prąd ładowania na 1 A. Najlepiej ładować 1 A, trochę dłużej się ładuje, ale potem dłużej nam bateria trzyma w czasie lotu i przedłużamy jej żywotność. I najlepiej ładować baterię nie od razu po odłączeniu od Fantoma po locie, tylko odczekać aż już wystygnie, bo jest ciepła po odłączeniu z Fantoma. I 1 A. Podłączamy wtyczkę zasilającą, małą wtyczkę do złącza 3S. No i dioda sygnalizuje nam ładowanie. 1 A litowo-polimerowa bateria. I tak ładujemy baterię do Fantoma.